Cześć tu! Oluszek. I tatusiek, siemanko, niezłe dzisiaj kolejne gazecianko, ostatni chyba w tym miesiącu odcinek z gazetkami. Dzisiaj robimy przegląd prasy Młodzi Pops i... Zaczarowany świat Sary. Dobra, od którego, Olusiu, lecimy? Od której gazetki? Od tego. Okej, okay, lecimy Zaczarowany świat Sary. A nie, ty otwieraj, Czymfoniory, przepraszam. Którego jeszcze nigdy nie otwieraliśmy. Zobaczymy, co tam w nim jest. I czy coś jest fajnego. Widziałem tam, że jest jakiś psychotest. Zrobimy Poznaj siebie, zrobimy teścik Olusiowi. Taki szybki, żeby nie zawracać głowy, ale zanim zaczniemy, Oluś, co trzeba zrobić koniecznie? Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, nie zapominajcie o tym, będziemy wam bardzo wdzięczni. A tatu? Tak? Mogę najpierw to otworzyć, ale tylko to. Poczekaj, dobra, tylko powiem jedno i to otworzysz, tylko nie wszystko. Zaczynamy od Zaczarowany świat Sary. Pokazać. Takie Młodzi Popsy. Są trzy zabaweczki. Młodzi Popsy. Otwieraliśmy pierwszą serię. Jest jakaś figurka z Monster, Star Monsters. Tak, otwieraliśmy. I tu jest jakiś... I tutaj taki robocik. To nie jest robocik, wydaje mi się, że to jest ten. To taki do kręcenia. No nie jest do kręcenia. No zobaczymy. Okej, okay, to otwieraj to. Pierwsze zobaczymy tą pierwszą zabaweczkę. Potem zajrzymy do gazeteczki. Otwieramy pierwszą. Może coś o tym robociku jest tu coś napisane. O, jakieś lifehacki są, zobaczymy. Magiczne moce Sary. Zobaczymy co. Wiem, że to jest taki robocik. Ale nie, bo to jest, kochanie, tak. Rozkładamy, zobaczymy. Ma takie nóżki, znaczy jakby ten. Czekaj, tu coś. I to wydaje mi się, że można tym. A nie, to się tak kręci chyba. I to można ustawiać różne, różne ustawienia tych odnóżek, że tak powiem, i tym można kręcić, a ja myślałem, że tym można kręcić tak, wiesz, ale tak nie można kręcić, można trzymać. Pokaż. Proszę Cię bardzo. To jest jedna zabaweczka, można sobie układać jak się chce, nie tu, tu. Musisz złapać niżej tak, żeby nie dotykało, no trzymaj niżej. Nie, zawadzasz palcem, no tu złap, no i teraz. Widzisz? I się kręci, ok. Można, nie wiem, różnie... O! Można tak zrobić... Poczekaj, to jest dobre. Czekaj, zobaczymy, czy nam wyjdzie. Kręci się. A, jeszcze raz. Poczekajcie, bo nie widzieliście, bo mi poleciało za daleko. I można rzucić i to się kręci. I można zrobić sobie losowanko, na którą wypadną, na przykład na jedną stronę. Co wypadnie, to ten... O, zobaczcie, jak pająk wygląda teraz. Zobacz, Olek. Jak pająk. Dobra, lecimy. Zaczarowany świat Sary. Na pierwszej stronie są reklamy i co będzie? Mamy przyjaźnimy się, czy masz sprawdzonych przyjaciół? Każdy ma jakiś przyjaciół. Oluś, kto jest twoim teraz przyjacielem? Patrz, tutaj są Kukilus. Są też Kukilus? Tak, bo tu są Kukilus, reklamy. Mamy stąd te kukiluzy. Ja mam tego. Ale reklamy to są. Widzisz? Widzę. Mam tego. Wiem. Reklamy to są w każdych gazetkach. Zadałem ci pytanie, kto jest teraz twoim najlepszym przyjacielem? No czy najlepszym kolegą? Nie mam. Nie masz. Wszystkich na równo masz, tak? Nie wszystkich. No to kogo bardziej na przykład? No, no powiedz. Nie mam. Nie masz? No mówisz, że nie wszystkich. No to. Nie mam. Nie masz. Dobra. No, ci, co są lepsi, inni są gorsi, no zawsze tak jest. Nie ma się czym przejmować, z jednym się dogadujemy lepiej, z innymi gorzej. Na jaką przyjaźń, na jakim etapie przyjaźni jesteście? Kolejna, tutaj informacje, czyli tutaj taki można sobie zrobić etap. Przeczytam etap pierwszy. Nie można nazywać przyjacielem kogoś, kogo się bardzo krótko zna. Czyli żeby nazwać kogoś przyjacielem, trzeba znać go długo. Dajcie sobie czas, poznajcie się, sprawdźcie się w różnych sytuacjach, aby nabrać do siebie zaufanie. Tak? Czyli wiadomo też, że we wszystkich, chciałem powiedzieć związkach, we wszystkich koleżeństwach są jakieś małe sprzeczki, ale jeżeli się jest przyjaciółmi, to szybko się załagadza te sytuacje i idzie się dalej do przodu i pomaga się sobie. Ja mamy mam, jakiś... Chyba mam jednego moich ulubionych przyjaciół. No to powiedz. Igor. Igor z trzeciej B. Mamy 2 lata. 2 lata się znaczy. Tu jest taki komiksik od Sary, bo Sara to chyba ma jakiś kanał swój, tak? No powiedziałem. Sara i miała reklama gryzale i tak dalej. Aha, to ja nawet nie wiedziałem. Super pomysł, ramka na zdjęcia. Tutaj pomysły na ramki na zdjęcia, co i jak można zrobić.
Szukam tego quizu. Sara gotuje czerwone sznurówki, czyli możesz ugotować. O, spaghetti, ty lubisz spaghetti. Sara przygotowuje, podaje przepis, składniki. Makaron, spaghetti, przecier pomidorowy w kartonie, dwa ząbki czosnku, parmezan, czyli ten serek, co lubisz taki mocno, żeby posypać, lub inny tarty ser, listki świeżej bazylii. No z tą bazylią to już tam średnio. Pomysł na szafę, czyli taki bardziej dziewczęcy ten... ta gazetka. Mamy plakat rodzinki całej Sary, tak? To jest Sara, jej brat, a jej brat też ma kanał? Czy oni występują wszyscy razem, tak? Bo coś kojarzy, O, jest reklama. Wydarzyło się seria bestsellerów dla dzieci i młodzieży. Czyli książki o... Wow, ale daj pokażę widzom. Daj to. Poczekaj, tylko pokażę widzom. Ja widziałem tą książkę. Mamy książki, reklamy książki różnych piłkarzy. Ty, którą byś przeczytał? O Ronaldo, czy o Benzemie, czy o Mbappe, czy... Ja tą książkę nawet widziałem, kilka ilustracji, jak oglądałem... newsy piłkarskie, to, To reklamowali to. Jeden youtuber sponsorował to. Aha, znaczy nie sponsorował, tylko reklamował. Trudny dzień. Co zrobić, kiedy mamy wszystkiego dość? O! Szkoła, zajęcia dodatkowe, rówieśniczy, dorośli. Strasznie tego dużo. Każdy czasem czuje się przemęczony. Potrzebuje odpocząć. Nie, posłuchaj. Pamiętaj, że z każdej sytuacji jest wyjście. To jest ważne, bo Olu się też często czasem denerwuje. Niepotrzebnie. Bez względu na to, co myślisz, nie jesteś sam ze swoimi problemami. Pomyśl, z kim możesz porozmawiać. We dwoje łatwiej znaleźć rozwiązanie. I tutaj potrzebny jest na przykład przyjaciel, że możesz z takim przyjacielem sobie porozmawiać, tak? Co tam mamy dalej? W tym tygodniu lifehacki. Zrób sprytny plan na tydzień. Spisz listę rzeczy do zrobienia na najbliższe dni. Zaznacz na kolorowo sprawy, które twoim zdaniem są najważniejsze. Zapisz, ile czasu potrzebujesz na ich zrobienie. Wybierz tę, którą zajmie ci najmniej czasu i zacznij od niej. Czyli robimy sobie taki plan na dzień, żeby wszystko wykonać i po kolei sobie odhaczamy. To jest dobre, jak ktoś zapomina, bo Oluś też czasami zapomina o niektórych sprawach, prawda? Ja też, zdarza się. Jak poradzić sobie z niepowodzeniami, jakieś szczegóły. Przyjaźń w świecie przyrody. Tu mamy opisane, jak tam przyjaźnią się różne gatunki, pomagają roślinki zwierzątkom, na przykład, że ptaki hipopotamom wyjadają różne robaki, żeby ich tam nie gryzły i nie przeszkadzały i tak dalej, i tak dalej. Ruszaj się, energia to twoja moc, czyli żebyśmy ćwiczyli. Olek akurat z tym nie ma problemu, bo codziennie wychodzi na piłę, prawda? I codziennie coś robi, jak nie chodzi na piłę, na trening, to wychodzi na dwór. Super zabawy, zabawa w kim jesteś, jakieś propozycje i łatwo, zawierasz nowe znajomości. I tu zrobimy quizik taki szybciutki do Olusia. Oluś, pytanie pierwsze. Potrzebujesz nowej bluzki, szukasz czegoś z oryginalnym wzorem, chcesz taką, jaką widziałeś ostatnio na, u kolegi, kupujesz to, co jest dostępne. Którą odpowiedź? Ale jakie są? No, przecież przeczytałem ci. No, Olek. Potrzebujesz nowej bluzki, tak? I A. Szukasz czegoś z oryginalnym wzorem, czyli szukasz na przykład w internecie albo idziesz do sklepu. Czy B. Chcesz taką, jak widziałeś u kolegi? Czy widziałeś, nie wiem, na przykład u Filipa jakąś koszulkę piłkarską na przykład i mówisz, o, chcę taką jak Filip. Czy C. Kupujesz to, co jest dostępne. Czyli nie interesuje cię, jaki wzór, co i jak, tylko... A, szukasz czegoś z oryginalnym wzorem. Dobra, mamy A, szybciuchem. O, przyniosłeś coś, co nie pisze. Super. Postanowiłeś zapisać się do klubu sportowego. Będziesz trenować. A, tenis, koszykówkę, pływanie. Nic, bo piłki nie ma. No dobra, tutaj mamy taki quiz, który można rozwiązać i na koniec, jeżeli będzie więcej literek A, albo B, albo C, będzie wam mówiło, czy łatwo nawiązujecie nowe znajomości. Możecie to sprawdzić. Okej. Okay. Łowcy talentów. Superosko. Mamy tutaj zdjęcia, tak jak we wszystkich gazetkach. Lecimy z otwieraniem. Zobaczmy, tak. Mamy Moji Popsa z jakąś... Co to jest? No, otwieraj. Nie, ty otwórz to. Dobra, ja otworzę to. Ty otwórz Monstera. O, mamy jakiegoś takie... Mamy takie monstery. A, to są dwa, no tak, tu były dwa. Czyli mamy jednego takiego, zobaczcie, poczekaj, taki. To jest tak, chyba krab, wygląda jak krab.
I mamy jakiś wodnego stworka, czyli jakby tutaj wodne stworki były, wiesz? Zobaczcie, to tak wygląda, czyli mamy dwa takie potworki, mamy też podwodny... A, macie naklejki. No nie, to są nie zobaczmy, tylko tu są naklejeczki oczywiście jeszcze w tych. Właśnie nie widziałem nigdzie tych saszetek do kupienia, byśmy kupili kiedyś od Pożyj, zrobili opening jakiś, nie? Nie, nie wiem. Trzeba się podpytać. Mamy Moji Popsa z buźką taką. To jest chyba... Olek, jak myślisz, co to jest? O, zostaw koniec. Jak myślisz, co to jest, Olusiu? Piesio. Myślę, że piesio, a myślę, że nie. To jest coś wodnego, bo zobaczcie, wodne coś... Nie, bo to jest takie... Nie wiem, może wszystkie były w tej serii lekko połyskujące, a może to jest specjalny. Mamy taki do postawienia. Super to wygląda. Lecimy dalej. Druga gazetka, Moji Popsy. Ja już otworzę, tak? Dobra? A teraz mogę ja otworzyć? Co? Saszetki? Saszetki na końcu. Saszetki na końcu. Na końcu. Już poczekaj. Poczekaj. No dobra, to ty otwieraj, a ja będę powoli patrzył. Czas na wytężyć umysł. Mamy tutaj jakieś emocje, czyli pokaż, jakie trafiłeś i pokaż jakie buźki. Ojo, ale super! Taki ten jamniczek grający, czy to jest telewizorek? Wygląda jak jamniczek grający, gdzie się wkładało kasety. Tak, to jest takie radyjko do grania. No radio. Co się nosi. I idziesz, a ci gra przy uchu i inni tańczą. Mamy buźkę w okularkach, a druga buźka jest smutna. Czyli może to pokazywać nasz nastrój. Otwieraj dalej. Ja tu pokazuję, mamy tutaj do rozwiązywania jakieś opisy. Trik jest mistrzynią sportów ekstremalnych, lecz aby nią zostać, musiała ciężko i systematycznie trenować, a przede wszystkim nauczyć się panować nad wieloma różnymi emocjami. Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia. Czyli mamy do polecenia i oznaczamy... Taki. Oho, oczywiście. Taki, super. A co to jest? To wygląda... Jak pleca. Nie, to jest top. To jest taka koszulka, zobacz tutaj ten. Aha, tak i ma z tyłu kokardę, czyli taki topik na laleczkę. W tym nie było. W jednej nie było gazetki, czy mamy to drugi? To jest. Okej, okay, to zobacz co tam jest, bo to jest pierwszej serii, pierwszą serię kiedyś otwieraliśmy. Policzymy. Na kolejnej stronie są jakieś zagadki matematyczne, czyli tak naprawdę dla wszystkich i dla dziewczynek i dla chłopaków. Kolejne matematyczne, geometryczne figury tutaj możemy sobie rozwiązywać. Kolejne kąty i wielokąty. Czyli tu jest bardzo taka fajna, Olusiu, skup się teraz. Tu jest bardzo taka fajna, że uczysz się jak liczyć kąty na przykład i jakie są figury geometryczne. Bardzo fajnie, czyli przyjemne z podżytecznym. Na następnej mamy nazwy i słowa. Czyli musimy znaleźć w tych literkach krzyżówka. Odpowiednie słowa. Nie krzyżówka, tutaj musisz odpowiednie słowa. No krzyżówka. Nie, kochanie, krzyżówka, kochanie, to żebyście też wy wiedzieli. No to nie, kochanie, posłuchaj mnie. Nie, to nie jest krzyżówka. Krzyżówka to jest jak masz wolne pola. To jest krzyżówka. To nie jest krzyżówka. Napiszcie w komentarzu, że to nie jest krzyżówka. Olusiu, skończ temat, bo nie masz racji. Ale pani to nie, to coś pomyliło ci się, kochanie, to nie jest krzyżówka. Krzyżówka jest wtedy, ale dasz mi dokończyć, synku? Dobrze, dasz mi dokończyć? Krzyżówka jest wtedy, kiedy masz puste pola do wpisywania haseł. Masz pytanie i tam wpisujesz hasło. I wtedy to jest krzyżówka. A tu musisz znaleźć wyrazy. Nowoczesna krzyżówka. Napiszcie w komentarzu, czy Oluś ma rację, czy nie. Jak nie, to i stawia mi kolację. Takim oto... Zakończymy to tematem. Tutaj mamy odpady i zanieczyszczenia. Co robimy z odpadami zanieczyszczenia? I tu jest opisane, jak szkodzą na przykład w morzu. Wiesz, Olusiu? Ale czemu otwierałeś ostatnim na koniec? No. O nie, powtóreczkę, zobaczcie. Tego nie grałeś. W drugim kolorze powtóreczka. Mamy dwa radyjka w takim razie. Ja patrzę, gdzie one są. No to patrz. Mamy plakacik. Mamy też kolejne zagadki. Pierwszy. No, i jak on się nazywa? Ona? To jest chyba ona. Dress stone. Czyli od sukienki, bo to może nie topik, tylko taka sukieneczka. Tak, to jest ona. Mamy oczywiście też grę planszową. W ogóle bardzo... Olusiu, skup się na chwilkę tutaj na tym. Mamy bardzo tutaj dużo zagadek i gier. Musisz... O, jest piłką, więc może w to zagramy. Dobra, lecimy dalej.
Mamy... O, zobacz, jakie dziwne stworzenia. Z ciekawostki. Naszą planetę zamieszkują tysiące gatunków zwierząt. Niektóre z nich mogą wydawać się nam bardzo dziwne, inne piękne, a jeszcze inne nieprzyjemne. Ale wszystkie są wspaniałe, niepowtarzalne. Zobaczcie tego potwora. Jak on wygląda śmiesznie glutowato. W 1983 roku u wybrzeży Nowej Zelandii odkryto rybę, której nadano nazwę Blobfish. Zdjęcie z 2003 roku przyniosło jej sławę jednego z najbrzydszych zwierząt na świecie. Żyje w głębinach oceanu, a jej ciało jest miękkie i oślizgłe. Trwają badania naukowe, aby dowiedzieć się więcej o tej wyjątkowej rybie. Ale ja kojarzyłem jej nazwę. Tak? A to jest drugie, niektórzy mają w akwarium takie stworzenie. A to akurat jest normalne jakby. Jakby normalne, tak twierdzisz. Akurat ale zobacz... akselot jest normalny. I zobacz jeszcze ten, jak zobaczy tego, jak wygląda paskudnie, że tak pokaż. Powiem. To jest jego buzia. A wygląda trochę popa. Gwiazdonos amerykański. Wygląda jak z filmu science fiction. Jest niewidomy i bardzo rzadko... Czyli taki alakret wyłania się spod ziemi. Jego pysk z różowymi mackami służy do chwytania robaków, skorpiaków i owadów. Jego przednie łapy są bardzo silne, przystosowane do kopania tunelów w ziemi. Czyli taki kret, tylko wygląda o wiele brzydziej. Ale to już później, bo my lecimy dalej. No już tutaj wszystkie są takie w miarę znane. Wiesz, Olusiu? Ale usiądź, kochani. A to co to jest? To jest jakaś małpka. A to jest pan dziobak. No to dziobaki to są znane akurat, więc tutaj sobie możesz poczytać, jak skończymy nagranie. Tu mamy kolejne zagadki matematyczne. Ja szukam nadal, jak ten się nazywa. Dobra, tu mamy marchewy i inne rzeczy do kolorowania. Czyli tutaj teraz pomóż Buniel pokroić te marchewki. Spójrz na ułamek wewnątrz marchewek i podziel ją przez liczbę wskazaną w mianowniku. Czyli dużo matematycznych rzeczy w tej gazecie. Jak ktoś lubi matematykę, to bardzo polecam. Ty lubisz matematykę. Lubisz teraz dalej matematykę, czy nie, Oluś? Oluś, no. Ja matematyki nie cierpię. Matematyki nie cierpisz. Ja lubię polski. A, ty lubisz polski. Ja myślałem, że lubisz matematykę, ale to mi się może pomyliło z Tobiaszem. O, dziwne owoce są napisane. Zobaczcie. Opisane. Mamy owoc. Zobacz, ten jest dziwny. Smoczy owoc. Gwiaździstym owocem nazwany i rambutan pochodzi z Malezji. Czyli mamy trzy różne niepowtarzalne owoce, których ja nie znałem nazw i chyba się z nimi nie spotkałem. A ty się spotkałeś z których z tych owoców, Olusiu? Przypominam sobie flagę Malezji. Flagę Malezji. Ale co ma flaga Malezji do tych owoców? Bo nie wiem. Aha, tak po prostu. To świetnie. Okej, to tyle w tych gazetkach. Dziękujemy, że byliście. Oluś bardziej się interesował zabaweczkami, ja lukałem, co jest w gazetkach. Mam nadzieję, że... Ale mi się bardzo podobała ta i ta gazetka. Że ta taka trochę bardziej dla dziewczyn. Ta bardziej dla dziewczyn. A teraz na koniec jeszcze standardowa zagadka. Jak myślisz, ile ta kosztuje, ile ta kosztuje? Bo to wydawcą jest Ediba, jakbyście wiedzieli. Bają z gazet... 16,99 zł. A, podejrzałeś, 16,99 zł. Nie, nie podejrzałem. Dobra, okej, okay. Strzeliłeś, okej, okay, dobra, w porządku. A ta? A ta jest bezcenna, bo tu nie widzę ceny. A nie, widzę, no, ile? To jest 17. Nie, ta jest droższa, bo tu były trzy saszetki, pewnie dlatego Modzi Popsów i jest dużo, dużo więcej takich zagadek. 24,99 zł. Ediba jeszcze wydała, tak jak widzieliście wcześniej, nowe gazetki Super Pinksów. I co jeszcze? I gazetkę piłkarską, strzał na bramkę. To tyle z gazetowych rzeczy, a niedługo wlatuje nam odcinek z Stumble. Gajsa. Gdzie będziemy otwierać nowy? Karnet. To trzymajcie się cieplutko, buziaczki. Czym już dzisiaj wyłączasz? Tym. Okej. Dobra, no to płyń. Dawaj. No. O Jezus, dawaj.